Możemy w takim składzie i dziś uruchomić, otworzyć tą świetlicę środowiskową dla w sumie uczniów z terenu naszej gminy. Myślę, że jest to wydarzenie na pewno znaczące dla naszej gminy, jak i dla rodziców, jak i dzieci, które tu będą przychodzić, uczestniczyć w zajęciach, zarówno dla rodziców, jak i opiekunów, którzy tu będą pracować. Lecę dalej. Ja jeszcze kawałeczek w tę stronę, a ktoś musi być, kto ostatni przed tym. No to pani Ela już chyba wypada. Z tym młodym człowiekiem. Tak, chodź. Ciao. No, to jest bardzo fajna rzecz. Myślę, że zarówno tutaj społeczeństwo lokalne i dzieciaki będą z tego zadowoleni. No i ponadto również to, że Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli można jeszcze inaczej tak powiedzieć, gmina Słupia, tak, pan wójt, no też wyrazili chęć uczestnictwa w tym naszym takim dużym projekcie, który obejmuje też trzech partnerów, czyli jeszcze dwóch poszczególnych gmin z terenu powiatu koneckiego, a całość projektu, czyli nas wszystkich jako wykonawców tych wszystkich działań w tym projekcie, to jest 3 450 000 zł, czyli dużo. No ale projekt jeszcze będzie realizowany, prawda, te wszystkie zajęcia, czyli do października 2021 roku, więc tutaj też jakaś taka pomoc, wsparcie też dla osób, które będą tak zatrudnione, które będą prowadzić to wszystko. A resztę to myślę, że już jest w rękach i pana wójta, pani kierownik, jakie potrzeby tutaj jeszcze będą, tak, dla dzieci, dla państwa, no to już oni się o to będą starać. Panie wójcie, wiele dobra dla gminy Słupia Konecka się dzisiaj dzieje. Otwieracie świetlicę środowiskową. Jak to się stało, że takie miejsce w tej gminie powstało? Znaczy, powstało miejsce dlatego, że w budynku po gimnazjum mieliśmy pomieszczenia wolne do wykorzystania i pomysł taki był już od dawna. Mieszkańcy też chcieli, żeby coś w części tego budynku zrobić, żeby to służyło zarówno społeczeństwu Słupia, ale nie tylko. I myślę, że dobrze się stało, że powstała taka świetlica środowiskowa. Dzieci z całej gminy będą mogły tutaj uczestniczyć w zajęciach dodatkowych po lekcjach, także rozwijać swoje umiejętności, swoje talenty i będzie to służyło dobru w sumie całemu społeczeństwu. Świetlica powstała dzięki temu projektowi Zielone Światło, tak? Tak, właśnie bardzo dobry projekt Zielone Światło, gdzie tutaj to regionalny program operacyjny na takie cele też właśnie przeznaczył pieniądze i tutaj właśnie dzięki pomocy i w ogóle Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie takie zadania powstały, bo to szerszy program, bo też nie tylko na naszej gminie, ale trzy gminy w ten projekt weszły i tutaj dzięki Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie tutaj został zrealizowany ten projekt. No świetlica to świetlica, ale też właśnie bardzo ważną częścią tego projektu jest też zakup tego właśnie nowego samochodu, który będzie służył do dowozu właśnie uczniów ze szkoły czy do domu po zajęciach. Także, a taki samochód na pewno jest potrzebny, bo służy też, no wiadomo, do przewozu właśnie osób, czy to do domu seniora będzie można też korzystać. Jest to zadanie prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, więc tutaj właściwie całym projektem zajmuje się GOPS, ale jak najbardziej jest to, była to wyczekiwana, wydarzenie wyczekiwane, ale też inicjatywa, która się tutaj rozwinęła. Auto to jest ponad 130 tysięcy, całość projektów to jest ponad 500 coś tam tysięcy, ale
Także taka właśnie była tutaj całość tego projektu. A trzeba zaznaczyć, że jest to praktycznie w 100% środki zewnętrzne, także gminy to w zasadzie nic nie kosztowało. Otwieramy dzisiaj świetlicę środowiskową z projektu Zielone Światło, ile się nie mylę. Na czym ten projekt tutaj w waszej gminie polega? Bo to ośrodek jest koordynatorem tu w gminie. Koordynatorem waszej gminy jest ośrodek. Projekt Zielone Światło jest projektem partnerskim. Tutaj liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskiej. Są partnerzy Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskiej i Fundacja Proportu Bezpieczna Przestań. I wy. I my, tak. I my jako kolejny partner. Projekt u nas polegał na właśnie otwarciu placówki wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla dzieciaków. Nasza grupa docelowa to jest 30 osób, 30 dzieciaczków. Projekt wyremontowaliśmy budynek, starą część gimnazjum. Tutaj dostaliśmy środki na bardzo duży remont, bo były obniżone sufity, posadzki, ściany, wymienione okna, drzwi, założyliśmy pompę ciepła, z której ten budynek jest teraz ogrzewany. Z projektu tego też zakupiliśmy 9-osobowego busa, którym dzieciaczki będą dowożone do tej świetlicy. Świetlica będzie funkcjonowała od 14 do 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach kolekcyjnych. Tutaj dzieciaczki otrzymają pomoc i wsparcie wychowawców. Będą zajęcia dodatkowe z matematyki, korepetycje, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia manualne i zajęcia informatyczne. Dodatkowo jeszcze raz w miesiącu będą wyjazdy na basen. Tutaj już mamy podpisaną umowę z wykonawcą, będzie to basen w Strawczynie. Dzieciaczki będą tam miały zapewnionego instruktora, który będzie uczył je pływania. 30 dzieci w jakim wieku? Wiek dzieciaczków to jest od 7 do 15 lat. Jeżeli chodzi o te zajęcia, to one jakby są też w projekcie i też finansowanie tak, ich, tak? Finansowane są z projektu. Projekt będzie trwał, ruszamy teraz już tak pełno, bo do tej pory trwał remont, tak? Ruszamy teraz już z zajęciami i będzie trwał do października 2021 roku.